Hej wszystkim, z tej strony, a taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online i kolejne omówienie aktualizacji. Słuchajcie, jeżeli słyszelibyście jakieś stuki, póki, to już wam tłumaczę. Generalnie będzie nagrywane to tak. Ja będę sobie komentować, a Godziak będzie za mnie grał, jest to obok mnie. Tak jest, to mam. Dlatego, że zdarzył się wypadek. Niestety na razie nie mogę chodzić i przez dłuższy czas raczej nie będę mogła. Nie mogę też siedzieć, cały czas muszę leżeć. Wiele z Was pewnie już widziało wpisy na społecznościach i niestety to jest prawda. Mam nadzieję, że szybko mi się zagoi to, co stłukłam. Niestety jest to kręgosłup, pękł mi. Ale będzie dobrze, będę chodzić. Także się nie martwcie. Generalnie chodzi o to, że nie chciałam Was zostawiać bez filmów. Strasznie mi na Was zależy, jak wiecie. Zależy mi na tym kanale i zależy mi na tym, żeby po prostu coś tu się działo. Także mam nadzieję, że taki format również przypadnie Wam do gustu. I jeszcze raz, za stuki póki Was przepraszam. Generalnie, co zostało wczoraj dodane, dodajemy więcej sklepów. Więcej sklepów, nie. Więcej do sklepów. Ubrań i akcesoriów z wersji 2.0. Możesz wejść do sklepu? Oczywiście mogę. Sklep, dokładnie. No i teraz postać. Tam jest coś hemobolero. He Hemero bolero. <laughs> no, nie fryzury dalej. Weź zobacz po kolei, czy coś jest. Będzie New napisane. Tu nie ma nic. Tu jest jedna. To jest starsza już. To jest starsza fryzura. Starsze? Starsze New. Starsze new. No, dodatki weź. Drób. O, to są te skrzydełka na uszy. Ale weź się, usuń tą fryzurę z dołu. Na dole. Tutaj jest taki krzyżyk. No, usuń to. I teraz weź tak przybliż, możesz? kłeczkiem. Ani widać! No, no. <laughs> Ale słodko wygląda. Dobra, usuń, żeby nie było, że kupimy to. Dalej, co będzie? Sukienki. Dodatki patrzyłeś, sukienki. Czy tu coś jest? Nic. Czyli w sukienkach nic nie ma koszulki. O, jest coś. To jest tą? Hmm. Wydaje mi się, że to już było. Kurzane paski, opaski wykonane są z mocniej wytrzymałej tkaniny. Nie wiem, no mi się też wydaje, że to już było. No to dobra. Jak wygląda. Trochę tak, patrz dalej na spodnie. No i też są u góry, u góry, pierwsze, pierwsze, pierwsze. I to wygląda tak. <ścoughs> Okej, okay, no spoko w dziale akcesoria można też znaleźć wings no to czyli te właśnie skrzydełka ciesz się nowymi letnimi przedmiotami no i tak naprawdę to tyle jeśli chodzi o tą aktualizację no na razie są te aktualki małe ale są, fajnie, że elementy są dodawane z Alicji 2.0 mam nadzieję, że w końcu zostaną dodane te osiołki, te szajery chociaż mi osobiście te szajery mało co się podobają jak sobie wybrał takiego konia do wyścigów także myślę, że teraz poszukamy sobie rumu ja będę komentować, będę komentatorem jak na meczach, albo na wyścigach w sumie. <laughs> I Godziak będzie grał. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Widzimy się i słyszymy za chwilkę. I lecimy. Już jest ładowanko. Słuchajcie, on tutaj będzie grał. Ja będę komentować, ale w międzyczasie chcę Wam powiedzieć w sumie, jak to było z tym moim upadkiem. Może ktoś jest ciekawy. Słuchajcie, wsiadłam sobie na konia. Niby wszystko w porządku. Um, dziewczyna, instruktorka prosiła o zrobienie półsiadu, więc oczywiście to wykonałam. No i prawdopodobnie objęłam za bardzo nogami konia. No i stało się, zaczął galopować. Ja latałam jak worek ziemniaków, w ogóle się, ziemniaków, ziemniaków. W ogóle się nie spodziewałam. Oczywiście nie winie konia, nie winie stajni, nic takiego. Po prostu przypadek stało się. No cóż, spadłam na bok i na głowę. Podobno bardzo spadłam na tą głowę, ale nic mi nie było w ogóle. Jak ja się ocknęłam, to ja leżałam na ziemi i ja nie wiedziałam, gdzie ja jestem, co się stało. Wiecie, to było jakby, nie wiem, jak, jak sen, dosłownie jak sen. Miałam takie wrażenie, że po prostu się obudziłam nagle i gdzie ja jestem? Przed moimi oczami, wiecie, podłoga, trawa, ja leżę. Co teraz? Co mam robić? I przez jakiś czas, przez dobre, nie wiem, 15-20 minut, nie mogłam sobie przypomnieć, co się w ogóle stało. Tak mi wszyscy opowiadali, że właśnie nie, nie, nie wiedziałam, co się stało. No i teraz jest tak, że gdybym złamała sobie więcej tej kości krzyżowej, czyli gdyby to poszło o 3 cm, 3,5 cm dalej, byłaby duża szansa na to, że ja bym już nie czuła swoich nóg. Także naprawdę, słuchajcie, szczęście w nieszczęściu. Jak wcześniej jeździłam bez kasków, zdarzało się. Tak teraz wiem, że cały czas trzeba kask mieć na głowie. Całe szczęście, że kask wtedy na tamtej jeździe miałam. Po prostu zdarzało się, że no wiecie, to do zdjęć, to do filmów i tak dalej, ale się tego kasku nie ubierało. Naprawdę, słuchajcie, trzeba mieć kask na głowie. To jest naprawdę, nie wiem, choć, choćby ten koń był najspokojniejszy, zawsze coś się może stać i pamiętajcie o tym, żeby ten kask na łepetynie swojej nosić, bo łepetyna jest najważniejsza e, i przy, bezpieczeństwo przede wszystkim, tak? Mam nadzieję, że nosicie te kaski i że Wam się nic nie będzie działo Dobra, tutaj patrzę, jak Godziak teraz sobie radzi. Ja smokał mi, no i dobrze. Dobrze, dobrze. W ogóle dawno nie grałeś w Alicję, prawda? Tak, bardzo, bardzo. No, Godziak długo, długo nie grał, ale widzę, że tutaj idzie mu całkiem spoko. Całkiem spoko. A czemu tego konia wybrałeś? No, nie wiem, tak. Pierwszy lepszy. Pierwszy lepszy. Tego mo mojego ulubieńca, tak naprawdę. No, bo nie masz mączystego? Mą nie mam mączystego. Nie bardzo mi się podobają. Mi się kojarzą z ziemnia. Auć, z ziemniaczkami. A! Oddaj! O, ty, Flondro jedna! Nie no, dogoni się! Nie podoba. No, przestań. Ojejku, Godziak. Do... ja się nigdy nie staram, żeby być którymś na mecie. A bo czemu? Sobie gram sobie dla fanów, bo lubię. Mniej się stresuje potem. Mhm. Ale też dawno, dawno nie grałeś takie Ale jak... to nie jest dla mnie wytłumaczenie. Jeśli ktoś jest dobry, to może nie grać nawet pół roku albo hmm. rok i... no, no, czyli na przykład ja. Ach. No, nawet... O w ogóle jeszcze widzę, że event jest. Czyli jeszcze można ten, jeszcze można podwójnie łapać karotki. W ogóle zobaczcie, teraz tego nie widać, ale jak stąd się wyjdzie, ale bądź blisko! Jak stąd się wyjdzie, to będzie ponad 10 tysięcy znowu klejnotów i znowu z tego miejsca chciałabym podziękować Kirze za to, bo to wszystko dzięki niej tak naprawdę. Jedziesz z tymi samymi ludźmi? No tak. No to słyszymy się już, jak się rozpocznie wyścig, żeby nie przedłużać. I mamy teraz zimową mapę, tak bardzo nieadekwatną do tego, co jest za oknem. Słuchajcie, ja muszę leżeć. Jest mi tak gorąco, a tu zima. A tu zima. No i gratulacje, peda dostaniesz. Jak mi odblokujesz, słuchaj, 49 poziom, żebym miała już bliżej do 50, to, to się ucieszę. Super, bo, to ja też się ucieszę. No, bo wtedy jest ta księga, no nie do odblokowania. Jasne? O ja czy w ogóle możecie dać znać, co tam u was na alicji. Czy często gracie, czy macie czas. W ogóle czy jedziecie na jakiś obóz jeździecki? To mnie ciekawi, bo w ogóle będę wam teraz zazdrościć, bo ja nie mogę jeździć przez bardzo, bardzo długi czas. No ale cóż, trzy to też nie jest tak kwestia. No, trzy miesiące do całkowitego wzrostu tej kości, a co dalej z jazdą? Do... O, ale pięknie! A, pięknie. To? Masz <gry> Bardzo, bardzo fajnie. Uważaj! A, ale musiałeś zahaczyć! Kurczę. No ja cię kręcę. Dobra, dałeś tam smoka, pięknie. A i tak pewnie odbiorę. Nie, nie, uważaj, uważaj. Ta osoba była ostatnia. To jest paushina. Dobrze widzę stąd, bo generalnie ja sobie leżę na łóżeczku. <gry> I nic nie robię, tylko gadam. to no, teraz cała praca na Jej! Chociaż raz! O, masz przyspieszenie. Spoko. W głupim miejscu tam ta osoba w sumie ten lód położyła, bo bardzo często tam właśnie się skacze i na dół się nie zjeżdża. No ja za każdym razem. Skaczę. No właśnie, to jest właśnie to miejsce. O, pięknie. W ogóle nie kupiliśmy żadnej zbroi. O nie, jedziesz na gołym koniu. No i dobrze. O no, nie. Akurat konie są piękne, i się nie Ok. Żeby, jak powiem, nagie, powiem... <laughs> nagie? Godziak naturalista? <śmiech> <śmiech> o nie! Mogłeś nacisnąć R, żeby wrócić. Wtedy by ciebie no aż no tak nie trafiło. No, ale przynajmniej by cię nie trafiło. Piorn by cię nie szczelił. Nie bierz nie! No nie bierz tej osłony! Ale ja gram, a nie ty? ty Ale widzisz, już byś ty... Ale ty... komentujesz, że ja gram. <laughs> także musisz niestety, wiesz, pogodzić się z tym. Teraz, o, teraz nie poczekaj, aż będzie... Spoko, aż będzie smokiem, <laughs> to wiem akurat. Dobrze, albo komuś oddaj. Bądź takim hamem bezszczelniakiem. Dawaj, dawaj, dawaj! to no, będziesz pierwszy, będziesz, będziesz, będziesz! Albo nie, o nie, a co to było za ścinka? Ja nie wiem, jakaś taka... Pierwszy, dawaj, 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 dawaj lego loda, dawaj! O, oh, Jaki ham! No będę czwarty, nie? Trzeci! Jeeeej! Brawo! Bra Bra brawo. byłem przed zeszłym, no Dobra, good dwie. game. Gargan. Chcesz spróbować jeszcze jeden wyścig na szybkość? Na szybkość? No. no dobra, mogę. Ale tam na bank będę... Ty masz 268 tysięcy. Bardzo mało. Dużo. Bardzo mało. Mało, to jesteś dziwny. Dla, no. Dobra, to szukamy pokoju na szybko. Generalnie musiałam włączyć nagrywanie, bo jak stwierdził, że lubi pustynie I musiałam to uwiecznić, bo miał opcję, żeby sobie zmienić mapę. I mówię, no zmień sobie. On mówi, nie, nie zmienia. Ja mówię, no zmień, no masz, masz okazję. A on mówi, no dobra, o, wezmę tą. Pustynię Atkins. Nie żeby coś. <grywia> <grywia> no i jedziemy, zobaczymy. To jak może mi się z moim brytyjskim ulubionym aktorem skojarzyło. Atkins. co? Atkins? No, Atkinson. Atkinson? Atkinson. To nie jest twój ulubiony aktor. Angielski jak to nie za dzieciaka? A i Zwentura to co? Ten to nie, ten to twój. No, Ace Ventura jest super. <laughs> Ogólnie to nie jest jego imię i nazwisko. Ja nawet nie wiem, jak on ma na imię i nazwisko, naprawdę. Wiem tylko, że jest Ace Ventura. I tak jak. No. To, no... To, to najlepszy jego film był. Tak, by. tak. No i jeszcze te, jak to było, z tym brus wszechmogący, jak nie widzieliście tego filmu, a lubicie właśnie takie śmiechowe filmy, to bruz wszechmogący... pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, nie widzę Twojego niku na siwym koniu, bardzo ładnym siwym koniu. Ale się z tego ścięło, kurczę, nie wiem co to się... Jak masz jedną podkówkę, to ją sobie zostawię, jak masz dwie, to możesz jedną użyć, tak mnie uczono. Możesz sobie przyspieszyć. Ja ten. ogólnie na tym na szybkości to tylko i wyłącznie grałem z botami, nie? No, wiem, że grałeś z botami tylko. Zobaczymy jak ci pójdzie. Masz kompo 3. Wykorzystuj teraz, bo będzie ci się ładowało znowu. No pięknie. Pięknie! Hm? czuję ten wiatr we Czujesz? No, oczywiście, że tak Ach, Pięknie. <grym> o ja! Ktoś ma nick Jumanji! Już wiem, co będę dzisiaj oglądać wieczorem. Jak w sumie nie mogę nic robić. W ogóle najgorsze w chorobie, właśnie czy cokolwiek, co wam jest i nie możecie się ruszyć z łóżka, to jest właśnie to, ta niemoc, że nie możecie nigdzie pójść, nic zrobić. Ja tego nienawidzę, tym bardziej, że ja nawet usiąść nie mogę, nie mogę pograć na komputerze. To jest, to jest ból, słuchajcie, to jest naprawdę, to jest ból. <grym> to jest okropne. Dajcie znać, czy wy też tak macie, że jak jesteście chorzy i nie wolno wam wychodzić z łóżka, to i tak wiecie wychodzicie. Ja niestety choćbym chciała, to nie mogę, bo mnie to tak boli, że aż mdleje z bólu. Poważnie. No jest masakra. Mam nadzieję, że nie potrwa to u mnie zbyt długo, że szybciutko się z tego jakoś, wiecie, wykaraskam. Szybko, szybko, to by się szybko wności zrastają. Szybko mi się zrastają, bo ja jestem Atakama. Dawaj, koń. Masz trzy, możesz ten wykorzystać. Gdzie tam to jest to jest już last lap, to trzeba wiesz, to trzeba trzymać. Trzymać? Oczywiście, że tak. O, ale ktoś tam z chciałbym chciałby pojechać na skróty, bo. No, ale się tu przepychasz. A gdzie ci się lepiej gra? Na magii, czy na szybkości? A nie, ja nie chcę zobaczyć. Jeśli wygram to, to będę miał nowy ten. Nowy, ulubiony, tak? tak? tak. A jak przegrasz, to co? To. Skręcaj, bo oni łap, łapią po tobie piórka. A I cię nie. wyprzedzą. No. Nie, nie mogą. Nie no. mogą. Dawaj. No! Będziesz pierwszy! Uuu! Brawo! Także się... chodź. Brawo! Totalnie mój pierwszy wyścig. No, ja to z, ludźmi. z ludźmi. No, dokładnie. Ładnie. Chciałabym tak grać. W sumie. Ale widzisz, na spokojnie, ile ja użyłem w sumie w jednym wyścigu dwa razy. Nie jej wiem, ja to robisz, używam ta? co chwila. A, nie Skacz, ciesz się, rób cieszę hura! Się, a gdzie to się cieszy? V, jej, cieszę się. <laughs> Ojeku do poziomu jeszcze trochę. No ja też w sumie miałem lagi, no ale cóż, udało mi się wygrać. I teraz poproszę jak to się nazywa? O! o na <laughs> Ładnie. No, podwójne zwycięstwo. Tak. Dobra, wyłaź stamtąd i myślę, że będzie mu już kończyć, bo mi już się robi niezawygodnie, ale mam nadzieję, że się cieszycie, że chociaż taki odcineczek powstał. Ja was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się, i cześć. cześć!